Pięknej inicjatywie Łódzkiego Towarzystwa Kardiologicznego, która wespół z Włocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego postanowiła przedstawić w formie w sumie konferencji spotkanie naukowe na temat rehabilitacji i leczenia uzdrowiskowego chorych z szczepionym urządzeniem kardiologicznym. Dzień dobry Państwu. Niezwykle się cieszę, że jesteśmy tu w tak licznym gronie i oprócz kolegów lekarzy widzę, że jest na sali wielu naszych pacjentów, których leczyliśmy i to szczególnie jest dla nas miłe, że są Państwo nadal zainteresowani właśnie tym, jak wygląda najnowocześniejsze leczenie. W mojej pierwszej prezentacji ja chciałbym po prostu tylko przybliżyć Państwu, o czym mówimy, to znaczy o jakich to urządzeniach wszczepialnych jest dzisiejsze spotkanie i o jakiej grupie chorych mówimy, którym chcemy zaproponować w przyszłości jak najlepszą terapię i najlepszą rehabilitację. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pacjenci tego rodzaju po prostu są z góry skreślani z możliwości rehabilitacji, a tak naprawdę po to pacjenci mają wszczepiane nowoczesne urządzenia typu rozrusznicy serca czy urządzenia resynchronizujące, kardiowertery, defibrylatory, po to, aby normalnie żyli, bo to jest potrzebna rehabilitacja. Dziękuję bardzo panu profesorowi Jerzemu Wraniczowi i panu doktorowi Kopaczewskiemu, to inicjatorzy tego spotkania. Od paru miesięcy pracowali na to, żebyśmy się tutaj mogli spotkać i zacząć promować uzdrowisko Wieniec jeszcze w jednej działalności uzdrowiskowej, jakie będzie leczenie uzdrowiskowe pacjentów z szczepionymi urządzeniami kardiologicznymi. Pierwsze kardiowersje elektryczne, czyli użycie prądu elektrycznego do umiarowienia, do przywrócenia prawidłowej czynności serca. W tej chwili kardiowertery, defibrylatory mamy na każdym oddziale, a znaczna część pacjentów nosi go ze sobą, ten kardiowerter, defibrylator, mając go wszczepiony pod skórą. Lata 50. to pierwsze stymulatory zewnętrzne. One stymulowały serce przez klatkę piersiową, oczywiście z całym dyskomfortem dla pacjenta właśnie takiej stymulacji. Do października 1958 roku wszczepiono pierwszy na świecie stymulator serca, pan profesor Senin w Sztokholmie. To było to miejsce, gdzie pierwszy raz na świecie wszczepiono stymulator serca u Erl Larsona. To jest ten człowiek po środku, który przeżył 86 lat, w swoim życiu przeżył 27 wymian i proszę Państwa, przeżył obu tych panów, czyli zarówno konstruktora, jak i lekarza, który mu to ten pierwszy rozrusznik wszczepił. Z ciągłym udoskonaleniem te stymulatory zaczęły działać coraz dłużej i dłużej. W latach 60. działały już 3 lata, a potem dochodziliśmy aż do gdzieś średnio 8 do 10 lat, jak jest w chwili obecnej. Tu dla przypomnienia pierwszej implantacji w Polsce, pierwsza w 63 roku w Gdańsku, przez pana profesora Kietura-Kisa, potem we Wrocławiu, w Łodzi pierwsza implantacja była w 1965 roku przez pana profesora Jana Mola, znanego nam dobrze z pierwszej transplantacji serca w Polsce. Proszę Państwa, jest to naprawdę miejsce, które warto było wybrać, bo uzdrowisko Wieniec od 3 lat przechodzi dużą metamorfozę i kiedyś najmocniej znane, to dzisiaj w Polsce postrzegane jest jako najlepsze uzdrowisko, gdzie jeżeli ja spotykam się z dyrektorami Narodowego Funduszu Zdrowia i w Warszawie, i w wszystkich oddziałach wojewódzkich w Polsce, czy ZUS-u i otrzymuję taką informację, proszę Państwa, dzisiaj kuracjusze piszą, że chcą jechać do Wieńca, a kiedyś Wieniec był nieznany w ogóle na mapie Polski. To jest bardzo przyjemna informacja i to nas buduje i całą załogę lekarzy, pielęgniarek, personelu zabiegowego, całej tej otoczki hotelowej i żywieniowej buduje. Proszę Państwa, to nie tylko to. My mamy coraz więcej zainteresowania za granicą. Okazuje się, że uzdrowisko Wieniec za granicą też jest postrzegane jako uzdrowisko o bardzo wysokim standardzie. W ubiegłym roku i obecnie my mieliśmy u siebie gości kuracjuszy z Niemiec, z Rosji, z Ukrainy, z krajów skandynawskich, a nawet z Cypru, a najwięcej okazuje się z Izraela, bo ponad 1000.
Goście z Izraela przebywali nawet powyżej 40 dni, co świadczy o tym, że się czuli dobrze, że byli zadowoleni z tych zabiegów, które tutaj się odbywały i wracają. Jak widać, jesteśmy przygotowani. Jesteśmy przygotowani do nowego kierunku. Mamy kadrę, czekamy na jeszcze nieduże takie sprawy formalno-prawne, które musimy dobrać. I jak tutaj z panem doktorem Kopaczewskim rozmawiamy, prawdopodobnie uda się w pierwszym półroczu tego roku, albo może nawet wcześniej ten nowy kierunek tutaj uruchomić.